z Ewangelii świętego Mateusza. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dziś patrzymy na Piotra, pierwszego spośród apostołów, tego, co niesie Kościół na swych ramionach. On jest opoką, fundamentem tej wspólnoty, którą dał nam sam Chrystus. Jego widzimy w każdym papieżu, głowie wspólnoty zapatrzonej w swego Mistrza Chrystusa. Przypominamy sobie Piotra jako strzegącego depozytu naszej wiary, jako naszego nauczyciela, co niesie nam Słowo Chrystusa. Zapewnienie dotyczące Piotra, że nie przemogą go zakusy złego, to dla nas oparcie, mocne oparcie. W świecie tak pełnym zamętu, również w wymiarze głoszenia wiary, to mocne oparcie, jakie daje nam Chrystus. Tu są klucze, tu jest Pan, tu jest Jego łaska. Sobór Watykański II i Kodeks Prawa Kanonicznego jasno to określa. Mówi, że Piotr w osobie kolejnych papieży, z racji swego urzędu, posiada najwyższą i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może zawsze wykonywać w sposób nieskrępowany. Maryjo, pomagaj nam trwać w jedności wspólnoty, w jedności z naszym papieżem, ufać mocy Chrystusa i łasce, jaką On nam daje przez naszych pasterzy. Ty byłaś cała zapatrzona w Pana i to było zwycięstwo miłości. Chcemy w miłości trwać przy Panu, słuchać Jego głosu. Przesuwając paciorki różańca, chcemy mówić Bogu tak, radować się z Tobą, Maryjo, że jesteśmy zanurzeni w Bogu. Ty nasz, który się z nieba święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.